Cześć, zapraszam Was do mojego królestwa. Nazwa jest naszym suwenirem z wyjazdu do Nowego Jorku, który osobiście kocham i bardzo mocno mnie inspiruje. I tam ulicami Nowego Jorku wisiały wielkie billboardy Vogue, gdzie były wielkie slogany, że styl boho jest teraz najbardziej obowiązującym stylem w modzie. Grą słów, kombinacji powstało boho bo co i stwierdziłem, że to będzie fantastyczny pomysł na nazwę dla marki modowej. Można w naszej firmie spotkać dział magazynu, dział online'u. Mamy dział kreatywny, z którym najwięcej czasu spędzam i pracuję, gdyż jest mi to najbliższe. Mamy dział produkcji, mamy dział wzorcowni, mamy dział krawcowych wzorcowych. Mamy dział perfum, bo od kilku lat prowadzimy zacięty romans z perfumami i z coraz większym sukcesami. Najdłużej współpracuję z cudowną panią Małgosią Konstruktorką. To jest człowiek do rany przyłóż, którą kocham, uwielbiam, której nigdy nie wypuszczę z firmy. Mam nadzieję, że tego nie słyszy. Współpracujemy już ze sobą 9 lat. Mam panie, z którymi pracujemy 7, 8, 6 lat, więc mam zespół, część zespołu bardzo długo już ze sobą współpracujemy, część zespołu cały czas jeszcze układamy i dobieramy. Tak, żeby wszystkim pracowało się fantastycznie. Jedną z takich głównych zadań dyrektora artystycznego, jak i działu kreatywnego, jest poszukiwanie tkanin. Każde nasze projekty fantastycznie sprawdzają się, jeżeli mamy do nich świetnie dobrane tkaniny, więc bardzo dużo czasu poświęcamy na jeżdżenie po świecie i poszukiwanie producentów, fabryk, dostawców tkanin. Najczęściej latamy dwa razy do roku na targi do Paryża, gdzie penetrujemy wszystkie stoiska w poszukiwaniu ciekawych, nowatorskich rozwiązań, ale też współpracujemy z wieloma zaprzyjaźnionymi manufakturami na świecie, do których zawsze przed powstaniem kolekcji wybieramy się w podróż w poszukiwaniu najnowszych technicznych rozwiązań tkaninowych. Jeśli chodzi o niezależność w modzie i taką możliwość wyżywania się artystycznie, to są to na pewno pokazy mody, gdzie pozwalamy sobie popuścić wodze fantazji i spełnić się w roli projektanta, czy kampanie reklamowe, czy sesje zdjęciowe, czy powstawanie nowych zapachów perfum, gdyż w świecie perfumiarskim nie ma jakichś ograniczeń do zapachu. To są na pewno te segmenty, w których pozwalamy sobie na totalną wolność, jeśli chodzi o naszą twórczość. Dużo osób współpracujących ze mną wie, że fascynują mnie rzeczy ciężkie, niemożliwe i nawet jak ktoś powie, że coś jest nie do wykonania, to ja powiem, to jest nasza droga i powinniśmy nią podążać i przemierzać. Dlatego też marka boho boko jest sklasyfikowana w marce premium. Przede wszystkim jest to rzemiosło, bo od tego trzeba zacząć. Bez dobrego rzemiosła i wiedzy na ten temat nie mamy dobrej jakości, która jest podstawą tak naprawdę brandów premium. Do tego bardzo dobre tkaniny, do tego bardzo dobre projekty, zgodne z trendami, więc bycie marką premium zobowiązuje do dbania o każdy detal, o każdy szczegół, który trzeba dopieścić, bo klient premium tego od nas wymaga. My tworząc kolekcję zawsze wymyślamy sobie taką naszą wyidealizowaną kobietę, która jest odbiorcą tych naszych projektów. Jakby staramy się co sezon usiąść i pomyśleć, czego jej w szafie brakuje, co powinno być dopełnieniem jej szafy bieżącej. Jedno na pewno ją i nasze klientki charakteryzuje, że są to bardzo mocne, świadome kobiety siebie, spełnione zawodowo, bardzo aktywne, które nie mają za dużo czasu na poszukiwanie ubrań, a z drugiej strony chcą zawsze wyglądać odpowiednio do okazji, i chcą zaznaczyć swoją osobowość również ubiorem, jak i zapachem. Dużo kobiet zaczyna tak naprawdę przygodę w poszukiwaniu ubrań od boho boko. Potwierdzą, że u nas zawsze znajdą coś, co im będzie odpowiadało. Wysoko ustawiają sobie poprzeczkę, dopiero później rzucają się w poszukiwaniu u konkurencji. Ale mamy to szczęście, że w większości wracają do nas, bo mówią, że żadna marka nie oferuje takich ubrań na wyjście dla nich, żeby czuły się w tym komfortowo, ubrane, nieprzebrane i jeszcze nie znikały.
po kampaniach z Heleną zauważyliśmy, że zaczęły do nas przychodzić dojrzałe kobiety, które chyba jeszcze nie do końca zrozumiały tej kampanii. Po przekroczeniu progu w butikach zadawały pytanie, gdzie jest ta kolekcja dla pań w moim wieku. Nie ma nic takiego na świecie. Jak spojrzymy na bale w rodzinach królewskich, tam niezależnie od wieku każda kobieta jest w sukni gorsetowej i wygląda pięknie, nie łamie żadnych stereotypów, żadnych jakichś konwenansów. To wszystko siedzi u nas w głowie i to tak naprawdę my decydujemy, co dla nas jest odpowiednie, a co nieodpowiednie. I wyrzućmy wszystko, czego się do tej pory tak naprawdę nauczyliśmy i zacznijmy komunikować się modą przez swoją własną wewnętrzną intuicję i swoją wiedzę, a nie przez to, co tak naprawdę świat zewnętrzny nam ponarzucał. Dzięki za wizytę. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem naszą codzienną, miłą pracę i naszą pracownię. Do zobaczenia.